Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Upadek światła brzmi dziwnie, więc może lepiej używajmy oryginalnej angielskiej nazwy, Lightfall. Jest to nazwa kolejnego dodatku, który przybędzie do Destiny 2 28 lutego 2023 roku. Co przyniesie? Oczywiście nową kampanię fabularną, która będzie się rozgrywać na Neptunie, a ściślej mówiąc w cyberpunkowym mieście Neomuna. Dostaniemy także nową moc, Strength, nowy sposób poruszania się przy pomocy haka z linką, nowy rodzaj przeciwników, nowe egzotyki do farmienia i wiele więcej. Ruszyła już przedsprzedaż nowego dodatku, ceny zaczynają się od około 200 zł. Final Fantasy XIV dostało Buried Memory. To największy patch w tym roku i największy od czasów premiery dodatku Endwalker. Moglibyśmy wspomnieć, że Buried Memory rozwija główny wątek fabularny, dodaje masę nowych questów, wprowadza nowe przedmioty, nowe wyposażenie do domków, nowe emotki, nowe miniony, nowe rodzaje fryzur, nowy dungeon, nowy raid, ale wszyscy i tak wiedzą, że najbardziej wyczekiwaną nowością tej aktualizacji jest Island Sanctuary. Jest to, jakby to powiedzieć, własna wysepka, własny kawałek ziemi w Final Fantasy XIV, a jednocześnie miejsce, w którym możemy odpocząć i zrelaksować się przed kolejnymi wyzwaniami PvE czy PvP. To kolejna forma housingu w grze, czyli czegoś, co nadal nie zostało zaimplementowane do World of Warcraft. Sanktuarium możemy levelować, czyli podnosić rangi, budować coraz lepsze elementy, a także możemy zapraszać inne osoby. Żeby zdobyć własne sanktuarium, trzeba posiadać i ukończyć główny wątek dodatku Endwalker. Po latach trwania w pre-alfie i alfie, Mad World wreszcie jest gotowy postawić następny krok i przejść do fazy beta testów, zamkniętych beta testów. Closed beta jest zaplanowana na od 15 do 21 września. Gwarantowany dostęp otrzymują jedynie posiadacze specjalnych Founders Packów, które w ubiegłym tygodniu trafiły do sprzedaży, a ceny zaczynają się od $10. Firma Gendisoft zamierza także zaprosić limitowaną liczbę osób wśród zarejestrowanych użytkowników z oficjalnej strony. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polecamy zostawić tam swoje dane. W tym miesiącu musimy oddać szacunek Hi-Rez Studios. Każda inna firma, gdyby zobaczyła, że ich gra nie radzi sobie najlepiej, po prostu postawiłaby na nie krzyżyk i niedługo później zamknęła serwery. Ale nie Hi-Rez, który postanowił zawalczyć o Realm Royale. W ciągu ostatnich kilku miesięcy mały wewnętrzny zespół zapalonych deweloperów w Hi-Rez podjął się zadania odświeżenia Realm Royale, przywracając uwielbiane przez wszystkich mechaniki z wcześniejszych etapów gry, jednocześnie wprowadzając nowości i ulepszenia, do których gracze przywykli w dzisiejszych czasach. I tak właśnie powstał Realm Royale Reforged, który jest odświeżoną wersją oryginału. Do gry powróciły najbardziej lubiane elementy, a część mechanik została zastąpiona innymi. Hotta Studio wzięło przykład z Blizzarda i Diablo Immortal, więc zamiast informować o rzeczywistej liczbie graczy, poinformowano o łącznej liczbie pobrań Tower of Fantasy. Tak właśnie dowiedzieliśmy się, że nowy MMORPG przypominający Genshin Impact został już ściągnięty 10 milionów razy, licząc wersję PC oraz wersję mobilną. Od premiery Tower of Fantasy minęły niecałe 2 tygodnie, więc ten wynik można chyba uznać za sukces. Jeśli mamy być jednak sprawiedliwi, od liczby 10 milionów musimy odjąć kilkadziesiąt tysięcy osób, które zostały złapane i zbanowane za cheatowanie. Twórcy Tower of Fantasy banują dziennie po kilka tysięcy osób. Na przykład w ubiegły piątek było to 8410 osób. Szczęście w nieszczęściu, że większość cheaterów pochodzi z Azji. Dla porównania Europa posiada jeden z najmniejszych współczynników oszustw ze wszystkich regionów. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Do usłyszenia niebawem. Cześć!